Miasto szuka oszczędności i chce zlikwidować kuchnie funkcjonujące w trzech szkolnych internatach na terenie Nowego Sącza. Chodzi o placówki przy pierwszym liceum ogólnokształcącym, przy zespole szkół nr 1 i zespole szkół elektryczno-mechanicznych. Takie rozwiązanie nie podoba się wiceprzewodniczącej Rady Miasta Iwonie Mularczyk, która w trakcie konferencji prasowej próbowała przekonywać, że szukanie oszczędności w oświacie nie jest dobrym pomysłem. Każda likwidacja miejsca pracy to będzie redukcją kosztów dla budżetu miasta. Tylko panie redaktorze, czy tędy droga? Bo jeżeli bym miała powiedzieć, że będziemy oszczędzać, no to w tym momencie oszczędzamy kosztem dzieci. Czy tędy należy szukać oszczędności? Bo my nie mówimy, panie redaktorze, my nie mówimy tylko o miejscach pracy, bo te osoby, jeżeli będą zlikwidowane kuchnie, no to możemy myśleć o tym, że będą zwolnione. Ale my mówimy o całej sprawie związanej z wyżywieniem dzieci. Pomysł likwidacji kuchni przy szkolnych internatach to wynik wysokich kosztów ich utrzymania. Jak zapewnia w jednym z wywiadów zastępca prezydenta Nowego Sącza Magdalena Majka, kuchnię zastąpić ma catering. Dzieci mieszkające w internatach nie będą poszkodowane, ponieważ podobnie jak dotychczas będą mogły korzystać ze śniadań i obiadów wydawanych co najmniej w dwóch porach. Będzie także działała stołówka. Takie argumenty nie przekonują jednak przewodniczącej Iwony Mularczyk. Catering tutaj się nie sprawdzi, przekonuje. Ja nie mówię, że catering będzie gorszy. Pana dziecko ma zajęcia dodatkowe, pana dziecko idzie na drugą zmianę, prawda? Przychodzi o różnych godzinach. Czy będziemy odgrzewać ten catering? Czy catering będzie na daną godzinę? Bo jak była kuchnia, to wydawana zupa, która była zawsze ciepła, wydawana była o różnych godzinach. Czy teraz catering będzie przyjeżdżał na jedną godzinę? Czy może zrobimy kilka godzin cateringu na obiad? I wtedy rodzice będą płacili więcej, no bo będzie kilka godzin cateringu o tej godzinie. To jest jedno. Druga rzecz, panie redaktorze. Jak sobie pan wyobraża robienie śniadania i obiadów, kolacji? Na ręce przewodniczącej trafiła także petycja skierowana do prezydenta Ludomira Hanzla, podpisana przez 17 rodziców uczniów mieszkających w internatach sądeckich szkół i korzystających z wyżywienia. Są oni zaniepokojeni planami miasta. No jeżeli ktoś wysyła dziecko na edukację do szkoły, to liczy na stabilność przez cały okres edukacji. I teraz ci rodzice, którzy podpisali tą listę, to teraz kierując się dobrem swoich dzieci, bo wysyłając ich tutaj do szkół, wybierali, wiedzieli, jaka jest sytuacja, to teraz to mają, panie redaktorze, te dzieci mają zostać, nie wiem, zmieniona szkoła? No to myślę, że naprawdę tutaj jeszcze dodatkowe stresy młodzieży nie są potrzebne, nie rodzicom. Przewodnicząca Rady Miasta zwróciła także uwagę na oszczędności, jakie w edukacji przyniosła pandemia. Jeśli trzeba szukać dodatkowych, to na pewno nie kosztem dzieci, podkreślała.